Cześć! W tym materiale chciałbym Wam pokazać, jak fotografować pojedyncze płatki śniegu. Zapraszam do oglądania. Na początek pokażę Wam najtańszą opcję, do której wystarczy Wam jakaś podstawowa lustrzanka. W tym przypadku jest to Canon 2000D z obiektywem kitowym 18-55 mm. Żeby uzyskać taką skalę odwzorowania, jaka jest nam potrzebna do fotografowania płatków śniegu, potrzebujemy odwrócić ten obiektyw. W tym celu posłuży nam taki oto adapter odwrotnego mocowania. Dobieramy go tak, żeby gwint tego adaptera pasował nam do gwintu w obiektywie, który jest przeznaczony na filtr. Nakręcamy go. A z drugiej strony musi być mocowanie, które będzie pasowało do mocowania Waszego aparatu. No i mocujemy odwrotnie. Wygląda to dosyć ciekawie. I teraz tak, w tym konkretnym obiektywie, jeżeli jest ustawiony na 55 mm, to skala odwzorowania jest mniej więcej 1 do 1, czyli tyle, ile w takim standardowym obiektywie makro. Ale jak zmienimy sobie tą ogniskową na 18 mm, to skala odwzorowania będzie już 4 do 1. Czyli taka, jaka będzie nam najczęściej potrzebna przy fotografii płatków śniegu. I tą skalę możecie regulować płynnie od 4 do 1 do 1 do 1. Pokażę Wam teraz jeszcze jakieś zdjęcie, które udało mi się zrobić dokładnie tym zestawem. No, zobaczcie na pierwsze zdjęcie. Parametry to 1,250 sekundy i ISO 1600. Czułości, których będziecie musieli używać, są dosyć wysokie, ponieważ w tej skali jest już bardzo mało światła. I kolejne zdjęcie, parametry takie same jak na poprzednim, czyli 1,250 sekundy i ISO 1600. Im większe te płatki znajdziecie, tym łatwiej będzie Wam je sfotografować, ponieważ możecie zrobić to w mniejszej skali. No a co za tym idzie, zyskujecie i światło, i głębię ostrości. No więc jeżeli tego światła brakuje, no to najprościej będzie dołożyć do tego lampę błyskową. No to zamontujmy ją sobie. No i jeszcze dobrze byłoby jakoś to światło rozproszyć. No to zrobimy to za pomocą kartki papieru. Zrobimy sobie z niej taki żagiel tutaj. No i to już nam zdecydowanie lepiej doświetli te zdjęcia. Więc jest to kolejna opcja. No i teraz tak, co możemy zrobić, żeby jeszcze polepszyć jakość tych zdjęć? No potrzebujemy wymienić ten obiektyw na taki już konkretny obiektyw makro z taką skalą odwzorowania. Ja skorzystam z obiektywu Laowa 25 mm ultra makro z regulowaną skalą odwzorowania od 2,5 do 1 do 5 do 1. Dobra, no to teraz parę słów o tym, jak wykonywać takie zdjęcia. Najłatwiej Wam będzie, jeżeli znajdziecie sobie jakąś płaską powierzchnię i poszukacie tam pojedynczego płatka śniegu. Ja najczęściej fotografuję te płatki na parapecie, na balkonie. Płaska powierzchnia ułatwi Wam ustawienie obiektywu pod kątem prostym do tej powierzchni. I dlaczego to jest istotne? Bo głębia ostrości jest tak mała,
że minimalna zmiana tego konta może spowodować, że bardzo duża część tego płatka będzie nieostra. Natomiast ustawiając to pod kątem 90 stopni do tej powierzchni, zwiększamy sobie szansę na to, że większość tego płatka będzie ostra. Teraz tak, jak robiąc te zdjęcia z ręki, bo tak właśnie Wam chcę pokazać, można dodatkowo usztywnić aparat, żeby łatwiej było trafić z ostrością. Więc można sobie próbować podłożyć jakoś rękę, zrobić sobie taki statyw z palców. Tutaj przytrzymać dodatkowo korpus, na przykład kciukiem. No i to daje nam dodatkowe duże usztywnienie, robiąc zdjęcia przez wizjer, czy na przykład na podglądzie na ekranie. Można to wykorzystać w obu tych przypadkach. I tak, za chwilę spróbuję tym zrobić jakieś zdjęcia. No więc ubieram się ciepło i wychodzę na balkon i widzimy się za chwilę. No, tutaj możecie teraz przyjrzeć się, jak ja to będę fotografował. W momencie, kiedy macie jakiś punkt podparcia, jak na przykład tutaj parapet, no to warto go wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby. Jedną ręką możecie opierać się łokciem, drugą ręką możecie opierać się nadgarstkiem. Wtedy jeszcze dodatkowo usztywniacie całe ciało, no i zwiększacie sobie szansę, że traficie z ostrością w ten płatek. Najczęściej ostre wychodzi jedno na kilkanaście zdjęć. Tak ciężko jest trafić z tą ostrością. Dobrze jest się też po sfotografowaniu przyjrzeć, żeby upewnić się, czy udało się złapać ten płatek ostry, żeby później się nie okazało, że znaleźliście jakiś fajny płatek. No i przegracie zdjęcia na kompa i okaże się, że jednak to nie jest to. Że jednak tej ostrości gdzieś tam brakuje i moglibyście to zrobić lepiej. No ja nieraz miałem taką sytuację, że wydawało mi się na podglądzie, że zdjęcie jest ostre, no a później na dużym ekranie okazywało się, że jednak nie jest ostre. A biorąc pod uwagę, jak te płatki są unikatowe, jak też trudno znaleźć taki pojedynczy i trafić na odpowiednie warunki pogodowe, no to warto tych zdjęć zrobić zdecydowanie z nadmiarem i później mieć z czego wybierać, niż jak się ma okazać, że wszystkie, które się zrobiło, są nieostre. Więc warto się upewnić, żeby później nie żałować. Mijając do dyspozycji lampę, dodajemy sobie sporo tego światła, więc możemy trochę zejść niżej z czułości. Ja najczęściej ISO używam 400, czas dobieram 1/200 sekundy, no i lampę ustawiam na 1/2 lub 1/4 mocy, w zależności od tego, ile tego światła w danym momencie mi wpada. No i teraz tak krótko podsumowując to wszystko, to tak. Opcja z adapterem odwrotnego mocowania jest najtańsza, ponieważ adapter kosztuje jakieś kilkanaście złotych, a wy, posiadając lustrzenkę, możecie sobie sprawdzić, jak wam się fotografuje takie płatki, jak widzicie tą skalę, jak wam się szuka tych płatków, czy macie do tego cierpliwość, czy nie. No, jeżeli temat was wciągnie, no to wtedy proponuję dołożyć tą lampę, no i docelowo zmienić obiektyw na lepszy w celu uzyskania zdecydowanie lepszej jakości zdjęcia. Jeżeli chodzi o oświetlenie, ja wam pokazałem tylko jedną z wielu opcji, dość łatwo dostępną, jeżeli ktoś już posiada lampę. Jeżeli chodzi o technikę fotografowania z ręki, to jest to również jedna z wielu opcji, ponieważ można jeszcze wykorzystywać statyw, szynę, stakować te zdjęcia, no ale to już są tematy na osobne filmy. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Zajrzyjcie też do mnie na Instagrama po więcej różnych zdjęć. A na koniec puszczę Wam jeszcze galerię zdjęć płatków, które udało mi się zrobić najlepszym z tych trzech zestawów, które Wam tutaj pokazałem, czyli lampa plus obiektyw Laowa. No to na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę. Zostańcie na galerii i do następnego. Cześć!